Siemanko, kto chce wziąć udział w konkursie na 1000 fałdolców, to łapeczka w górę obowiązkowo, komentarz pod tym filmikiem i macie godzinkę, żeby zostawić 2000 łapek. Jak jej nie zostawicie, no to resetujemy konkurs. No i suba zostawcie wszyscy, a jeśli wbijecie 10 tysięcy łapek dzisiaj, to wyleci wideo mapy, którą wam za chwilkę pokażemy. Także warto, powodzenia. Warto. Jeszcze na nowego Instagrama wbijcie tajemnicę podłoga Fortnite, bo tam macie wszystkie informacje. To jest zasada konkursu też. Elo. Witamy was bardzo serdecznie. Dzień dobry, słuchajcie, nowy gorący news. Tutaj będziemy korzystać z Twittera, jak się czyta tu tego Epic Bunny, tu Epic Bunny, czyli panowie, którzy robią najlepszą robotę w Fortnite, z której właśnie od nich wszystkie strony polskie, youtuberzy, Fortnite'owi youtuberzy zagraniczni biorą informacje, tak? Także dzisiaj prawdopodobieństwo jest normalnie 99%, tak, że to, co wam pokażemy, to tak będzie wyglądał piąty sezon, tak będzie wyglądała mapa na piąty sezon. Zacznijmy sobie po kolei, słuchajcie, co się działo, co się wydarzyło, jakie przecieki były. Na sam początek tutaj rano nie dodaliśmy filmiku, pewnie tutaj kilka osób czekało. Jaka nowa rzecz wyszła z portalu, także tutaj Rafał leci akurat chyba do niej, to za chwilkę wam ją pokażemy, a zaczniemy sobie może od mapki, co? Zaczniemy sobie od mapki i zaczniemy sobie mówić tutaj, co pojawiło się w grze ostatnio, czyli nasz piasek. Gdzie on się pojawił, po co on się pojawił i prawdopodobnie mapa, którą ale może mamy. Tutaj jednak wróćmy może do tego, co wyszło wczoraj. Tak. Także tutaj był portal i tak jak tutaj przypuszczaliśmy, przez ostatnie dni będzie się pojawiał portal w takim miejscu, gdzie nie ma żadnej tabliczki, tak jak wcześniej nad motelem czy coś takiego, tylko w pustym miejscu i na następnego dnia się tam będzie przedmiot z tego wyłaniał. I tutaj właśnie jeszcze chciałbym tu zaznaczyć, jak Ewela będzie montowała ten film, to będzie wam dawać skrawki tej mapy. Co tutaj w danym tym miejscu jest, w którym teraz przebywamy i czy jest jakaś nowa lokalizacja, bo zaraz pokażemy wam mega newsa. I Ewelka, no co ty? Jest to karoca, jest to karoca. Tutaj jest to... Czekaj, muszę tutaj obrócić mapę tutaj. Jest nowe miejsce? Czekaj, nie wiem. No i właśnie, i tutaj mamy pierwsze pytanie, czy nowe lokalizacje są wgrane w mapę, czy są wgrane tekstury, bo ogółem jest tak, słuchajcie, jak wiecie, po kolei tutaj pokazywały się... Co się pokazywało? Portale. Czasami. Tutaj w ogóle ta mapa, jak widzicie tą mapę, to na tej mapie ona jest obrócona i ciężko to w ogóle tak zlokalizować i jest taka jakościowo, żeby trzeba się tak wpatrywać, żeby cokolwiek za niej zobaczyć, nie? Ogółem jest tak jak ja mówię, samotne schronisko. Pierwsze było, później był motel, później pomidorowy, później mieliśmy lepki, mieliśmy sadybkę i w końcu mieliśmy przeciek czegoś, co przez przypadek zostało znalezione w grze, czyli ktoś wylądował i zobaczył piasek. Ale zobaczył piasek oraz trawę, czyli wygląda na to, że po prostu tekstury, które są wgrane w mapę, no, piaszczyste, to jakby zbugowały się z teksturami samego podłoża trawy. Czyli trawa wystająca, która została, była tak naprawdę bugiem na tym zdjęciu, tu zaraz wam się pojawi. I tej trawy w ogóle nie powinno być, tylko piasek. I tutaj tak samo na tej mapie, którą widzimy, ona wyszła z plików gry i wydaje mi się, że jest ona połączona z mapą, która jest teraz, czyli nie jest do końca zaktualizowana ta mapa. Bo jak widzicie, tutaj zrobię wam zmierzenia, niektóre domki jest takie zielone i to jest prawdopodobnie trawa. Śmiesznie to wygląda, że tu wszędzie piasek, a akurat tam gdzie domek to jest taki kwadrat trawy, nie? Tak, czyli po prostu no nie są zaktualizowane te miejscówki, jest ukazane jak będzie wyglądać kolorystycznie ta mapa, jak będą wyglądały właśnie, jak to powiedzieć, strefy? Strefy klimatyczne. Nie? Czyli co mamy? Mamy piasek oraz mamy góry, góry skaliste, czyli kłania się tutaj mapa PUBG numer 2, czyli jeszcze mapa ja tutaj zaznaczę, że wątpię, że na takich terenach piaszczystych by była ten, jak się nie burz, tylko jak to się nazywa, las jakiś taki. Także mi się wydaje, że albo tutaj te drzewa, wszystkie zielone będą po prostu jakieś takie bardziej kaktusy, coś takiego, tylko po prostu tutaj Rafał mówi, mamy tylko pokazane, jakie im to będzie klimacie, czyli pół mapy kamienistej i pół mapy piaszczystej. Czyli musimy tutaj zdementować parę informacji, które były. Nie ma nowej mapy, jak wiecie. Nie ma nowej Szkoda. Mapy. Będą na pewno nowe miejscówki, bo widać tutaj niezaaktualizowane akurat te miejsca, na których pojawiły się też portale, bo na przykład zobaczmy teraz na sadybę. Sadyba jest strasznie kwadratowa przy tym, no nie? Gdzie tu w ogóle jest sadyba? Bo ja tu nie sadybkę mówię. Masz tutaj, w tym miejscu. I ona wygląda cały czas tak samo, mimo tego, że portal się tam pojawił i na pewno on ostrzegał o tym, że to będzie zmienione, to co jest. Jak wiemy, karoca, którą mamy tutaj, została znaleziona wcześniej w plikach gry.
Kotwica, która została znaleziona wcześniej, została znaleziona w plikach gry. I teraz, czy nie mamy wgranego pliku gry piasku, który wyszedł na zdjęciu, ktoś udostępnił zdjęcie właśnie tego piasku. I jak Ewela tutaj teraz pokazuje zdjęcie, mamy również trawę oraz piasek. Jedno z drugim się gryzie i musi to być bóg gry. I tutaj musieli zdobyć na pewno... Na pewno tu Epic Buddies musiało podmienić tekstury, musieli się dowiedzieć, jak to zrobić. I mamy zwykłe drzewa i jabłonki, na których mamy jabłka. Także na pustyni wątpimy, że będą jabłka, czyli po prostu tylko to jakby zdołali zobaczyć, jak będzie wyglądało podłoże nasze. Jak będzie wyglądała główna tekstura. A różne na przykład budynki, właśnie jakieś drzewa, to skały. Wszystko zostało stare. Czyli tutaj... Szybko jak wam powiemy, o w ten sposób. Zobaczcie, tutaj macie teksturkę skały i teksturkę trawy. Jest trawa też wystająca. Można to w opcjach gdzieś zmienić, wyłączyć, żeby wam to pokazać. Da się wyłączyć trawę. Ogółem da się wyłączyć tą trawę, czyli te wystające paski, które widzicie. Widzicie? Tak pod kątem. Na łączeniu teraz horyzontu. O, na przykład tutaj, nie? No. Widzicie? I ta trawa wystaje i macie główną teksturę, tą zieloną. I tutaj wygląda na to, jak patrzymy na mapę i patrzymy na te zdjęcia, że główna tekstura będzie piaszczysta, tak, oraz kamienista. Czyli jak mamy tereny piaszczyste, to mamy też tereny kamieniste. Czyli jak mamy tereny górskie, mamy tereny płaskie. Na terenach płaskich mamy piasek, tak jak jest pokazane to na tamtej mapie, to i mamy tereny górzyste, czyli no, skalne. No, czyli będzie, możemy się właśnie tutaj spodziewać, że będzie po prostu właśnie jakiś taki dziki zachód, co? Chociaż teraz tutaj te karoce, właśnie, bo chcieliśmy tutaj powiedzieć, że karoce, to przypuszczamy, że w tym miejscu powstanie jakiś zamek. No, ale... Zamek taki pustynny właśnie. Jakiś? Jak ty sobie to wyobrażasz? Ja, no karoca, no chociaż karoca też kamienia, z pustynią tak. Się kojarzy bardzo dobrze przecież. Jak jeździły w tych takich chustach, co tam była tylko karoca i królowa. No tak było. To nie było tylko, że u nas była karoca, a tam też były karoce na takich terenach. Także ile jeszcze dni do końca sezonu, kurde? Ile jeszcze dni do końca sezonu? No, jest aktualnie 9, a 12 3 dni, także czekamy i ja się nie mogę doczekać już. No ja też się nie mogę doczekać. Nowe karny i w ogóle nowe skiny, fajnie. Ale zobaczmy jeszcze raz na tą mapę, bo to jeszcze nie wszystko jest powiedziane. Kochanie, wróć tam. Najważniejszą rzeczą, którą trzeba tutaj pokazać, są drogi. Czyli ta mapa na bank nie jest podrobiona i na bank kilka tekstur wyszło z pliku. I na bank jest to robione w grze, czyli na pewno nie jest to żaden taki fake news. O te drogi mi chodzi, że one są brązowe, widzisz? Mhm. Że ciemny brąz. Nie ma czegoś takiego teraz w grze. Są lekkie, takie lekko jasne drogi, a na tej mapie mamy totalną dominację takiego brązu. No, takiego bardziej pod tą mapę, nie? Kolejne nasze domysły są takie, że jak widzicie, pierwsza została pokazana kotwica gdzieś tutaj. Z portem! Tak. Czy tam gdzieś jest port na tej mapie? Chyba nie ma, ale może się... Ale pustynia z portem? No właśnie, no słuchaj, no tu wcale nie musi być pustynia tutaj, załóżmy. Tylko tu mogą być jakaś nie wyspa, tylko jakaś plaża może być rozłożona. Aha, bo właśnie. Jeśli na Lepkim Lasku mamy portal, to Lepki Lasek w ogóle może przeobrazić się w co innego. Może on się przeobrazić w port. Tu powiedzmy mogą być jakieś statki nawet. Właśnie. Nie jest albo to... bardziej, że kotwica to, że plaża, coś takiego, nie? Tak, no i kotwica z czym ci się kojarzy? Ze statkiem. No ze statkiem. Statek z wodą, a woda z plażą. Bo gdzieś ten statek musi wypłynąć. Karoca też się wiąże. To się jak wiąże tutaj już mówiliśmy z zamkiem, Rafał stwierdzi, że będą te Aladynki jeździły. Tak. No i co się później wiąże? No tutaj znowu wspomniemy o Nitashim, bo dlaczego nie? Piramida ma być tutaj w Gizie, tak? Piramida. No. I piramida też się wiąże ze statkiem. No i co mamy kolejnego? Mamy kolejny przeciek. Mamy Westwood, no nie? Czyli z czym się wiąże Westwood? Z czym Wild West? Z czym się wiąże Dziki Zachód? Kaktusy, pustynia. No. I mamy kolejnie, mamy jakiegoś szkieleta, obiedzone zwierzę, cokolwiek to jest. A czekaj, co to jeszcze? Jeszcze jakieś takie? Chyba tyle, nie? No i znak... Czaszki? Z nabitą czaszką. No to wszystko Ewela tu wam pokaże. No i z czym się to wiąże? No wszystko wiąże się to z tym, że piaszczysta mapa będzie na kolejny sezon. Nie będzie to mapa umiarkowana, umiarkowany, jak to się mówi? Klimat. Klimat klimatyczny będzie. To tylko, jaki będzie? Tylko klimat? To będzie nawet to nie będzie śródziemnomorski. To będzie klimat równikowy, plaża, Sahara, pustynia. No i mam nadzieję, że będziemy się opalać, słuchajcie, może będą jakieś tople z babeczki.
Może będą jakieś fajne skiny, właśnie jakiś Aladynek, takich kozackich, jakiś z Egiptu. Tylko o Aladynkach, Skuba. Tylko właśnie, słuchajcie, wszystko tu trzeba zmienić tak naprawdę. Jeśli to ma być piaszczyste, to taki powiedzmy butny brzeg z wyglądu nie będzie w ogóle pasował do piasku. Będą takie slumsy bardziej. Czyli prawdopodobnie, takie jest moje zdanie, możecie zaprzeczać, możecie nie zaprzeczać. Że cała mapa zostanie zmieniona pod względem tekstur. I tutaj nie ma co się... Że podobne do PUBG, bo w PUBG jest już taka mapa i właśnie sobie wyobrażam, jakie tam są budynki w środku. Jeśli chcecie, żebyśmy wam nagrali mapę numer 3, bo w PUBG wyszła też taka... Dżungla? Taka dżungla, także mapa numer 3, możemy wam nagrać odcinek, jaka będzie mapa numer 3. No i tyle, no mam nadzieję, że to będzie ten piasek. Tylko szkoda, największa szkoda, że ta mapa nie zostanie, tylko zostanie przemieniona w inną, że nie będzie się już dało. Nie będzie wyboru, nie? Także RIP, słuchajcie, kto grał w Fortnite'a, temu gratulujemy do tej pory. Jak ktoś nie grał, macie ostatnie 3 dni, żeby pograć na tej mapce. No i co? I tak jak mówiliśmy wcześniej, 10 tysięcy łapek, słuchajcie, jak wbijecie, to pokażemy wam nagranie z tej mapy. No i widzimy się kiedy, Ewelka? Jutro, na streamie rano, przyjdźcie, narka! Trzymajcie się, elo!